RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj nieco niecodziennie, bo pierwszy raz chyba na tym kanale odcinek z kamerką. No i będzie dzisiaj nieco duży opening, ponieważ mamy tutaj ponad 250 zrzutów. Wszystkie dzisiaj otworzymy, myślę, że będę je dosyć szybko skipował, no bo otwieranie ich pomału z całą animacją trwałoby naprawdę wieki. Ale oczywiście, jeżeli będą jakieś fajne przedmioty, no to wszystko będzie pokazane. Myślę, że nie ma sensu dzisiaj robić licznika, ile trafiliśmy przedmiotów i za ile kredytów, bo tutaj to tego jest po prostu za dużo. No i jeszcze a propos tej kamerki, to muszę powiedzieć, że jest giga niekomfortowo, giga dziwnie. No i tutaj uprzedzając komentarze, od razu powiem, że tak, wiem, że pewnie nie pasuje głos do wszystkiego innego, ale zawsze tak jest, że jak się kogoś zawsze słyszało, to ten głos potem nie będzie pasował do wyglądu, jeżeli się go widzi pierwszy raz. No i ogólnie też nie planuję ogólnie nagrywać wszystkich odcinków z kamerką, tylko raczej jeżeli czasami będą openingi, to może tam będę próbował. No ale dobra, bez przedłużania zaczynamy. Zaczniemy sobie od najgorszych skrzynek, czyli od nietypowego zrzutu. 53 mamy do otworzenia i widzę, że nie da się skipować animacji, więc po prostu wy będziecie mieli szybko to bardzo puszczone. Ale zaczynamy wbrew pozorom od bardzo rzadkiego przedmiotu, czyli chyba najlepszego, jakiego można tutaj trafić. Nie wiem, co tutaj wartościowego można dostać, prawdopodobnie jakieś koła malowane na czarno, ewentualnie na biało, ale to nie są zdecydowanie te koła. I też nie wiem, czy nie jest to jakiś największy opening tych zrzutów ogólnie na YouTubie. Takich, że faktycznie na jednym koncie, na swoim koncie. Bo zbierałem je, nie wiem czy nie od 2 lat. Musicie zobaczyć, kiedy był ostatni opening zrzutów. Ale od tamtego momentu nic nie otwierałem, więc naprawdę tych skrzynek jest bardzo dużo. No i na razie tutaj nic nie trafiamy wartościowego. Akwarium na dach. I Proteus! A tak jeszcze słowami wstępu, bo od tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie chciał wygrać jakiś przedmiot w tym odcinku, po prostu dostać go ode mnie, to generalnie rozdam jeden przedmiot, taki jaki będziecie chcieli. Żeby wziąć udział, wystarczy, że napiszecie, jaki chcecie dostać przedmiot, no i hashtag konkurs dopisać. A tutaj serduszko, no serduszka też często pod komentarzami tam przypina, ale to wiadomo. No i jeszcze co jest ważne, to żeby odebrać nagrodę, musicie mieć odblokowane wymiany i grać albo na PC-cie. O kurde, dieci są tutaj do odblokowania. To jeżeli trafimy te koła malowane na czarno, albo biało, albo w sumie na jakikolwiek kolor, to będziemy zarobieni. No, ale w każdym razie musicie grać albo na PC-cie, albo na PS4, żebym zwyczajnie mógł wam dać te przedmioty wygrane. Wbrew pozorom dużo tych bardzo rzadkich przedmiotów leci, więc nawet niezłe są te skrzynki. Jak na to, że jest to najgorszy gatunek. Spoko malowanie do Octane'a. Tego raczej nikt nie będzie chciał w komentarzach. Tego chyba też nie. No dobra, leci tutaj seria syfowych przedmiotów. Nie wiem, czy w ogóle przedmioty tej rzadkości mogą być malowane, ale mam nadzieję, że mogą, bo to jest jedyna szansa, żeby coś było coś warte. O, ten boost używałem na początku grania w Rocketa. Mega mi się wtedy podobał, że muzyczka była z boosta. Także polecam, jak ktoś chce. Pewnie na pierwszych odcinkach z Rocketa, co jeszcze miałem brąza, będziecie mogli zobaczyć, że go używałem. A tymczasem trafiamy jakieś syfowe malowanie kolejne. Ogólnie podoba mi się to, że leci tutaj czerwony, żółty, jakby te wszystkie kolory, których nawet nie można trafić z tej skrzynki. Nie wiem, pewnie nawet większość z was nie wie, że kiedyś była inna animacja otwierania skrzynek w Rockecie. Tak jakby po prostu leciał pasek, ale chyba ze względu na te wszystkie wytyczne odnośnie hazardu zostało to zmienione. O, znowu ten sam boost. No i teraz jest taka animacja otwierania i moim zdaniem jest ona po prostu dużo gorsza. O ile wygląda ładnie i efektownie, to tamta miała coś takiego fajnego w sobie, że widziałeś, jak faktycznie te przedmioty przelatują i po prostu fajne to było. Polecam zobaczyć sobie jakieś stare openingi gdzieś, nie wiem, na zagranicznych kanałach, bo pewnie na polskim nie wiem, czy jakikolwiek był. Znowu aureola, czyli coś, co teoretycznie malowane może być jakoś warte, ale nie trafiłem chyba nic malowanego na ten moment. Nie wiem, czy te skrzynki nie mają malowanych przedmiotów? Może tak być, że te najgorsze skrzynki po prostu mają same niemalowane przedmioty, ale... prawdę mówiąc, nigdzie o tym nie czytałem. Ale na to by wychodziło. No nie ma szans, że tutaj można trafić malowane. Znowu dieci, ale znowu nie malowane. No chyba nie da się tutaj nic trafić malowanego. Ale zostało nam już tylko 10 tych skrzynek, więc szybko je otworzę i lecimy do lepszej jakości. Ostatnia skrzynka tego typu. Raczej tutaj nic wartościowego się nie dotrafić, więc... no po prostu jakieś malowanie do merca. I przechodzimy na rzadki zrzut, czyli tutaj już pewnie... mam nadzieję, że będzie się dało trafić po prostu... o kurde, 163 sztuki.
Mam nadzieję, że tutaj da się już trafić coś malowanego, bo jak nie, to będzie lipa. Pierwszy przedmiot, jak widzimy, bardzo rzadki, ale nie malowany. No tutaj mnie naprawdę interesuje najbardziej to, czy coś malowanego można trafić, czy nie. O, ale bardzo fajny lakier tutaj, polecam go ogólnie. Mega fajnie wygląda nawet w sumie w tym kolorze. Ogólnie mam wrażenie, że nie da się tutaj też trafić malowanych przedmiotów. Jakby jeżeli tak faktycznie jest, no to masakra w sumie. Bo nie ma nic chyba dużo wartego, co nie jest malowane w jakikolwiek sposób. Ciekawe, czy w sumie te najrzadsze będą z malowanymi przedmiotami. Bo jak nie, no to lipa naprawdę. Ale znowu tutaj mamy fajne malowanie, jakby też je używałem na początku grania mojego w Rocketa, bo w miarę fajnie na tym złotym kolorze wygląda. Te kółka też mi się kiedyś podobały. Ogólnie też trzeba powiedzieć, że generalnie te wszystkie przedmioty są coś warte. Nie wiem, czy tutaj pewnie większość z was się nie wymienia, nie traduje, ale na przykład pamiętam, że bodajże za 5 bardzo rzadkich przedmiotów z takich dropów można mieć 100 kredytów bodajże, więc jakby dla kogoś, kto ma mało kredytów, to jest to na pewno super opcja, żeby sobie dorobić tutaj. Natomiast szkoda, że nie można trafić nic bardzo wartościowego. No chyba, że zaraz tutaj fenek wleci, no to myślę, że to będzie najlepszy przedmiot z tej skrzynki. No to nie wygląda na fenka. Tak sobie myślę, że po tym odcinku będę miał tyle przedmiotów, że będzie można zrobić kolejny odcinek z trade-upów, który też może być całkiem fajny, a tutaj sklep spożywczy z Polski. Więc jeżeli chcecie odcinek ze trade-upów, to też możecie dać znać w komentarzu. Kolejny importowany przedmiot, ale znowu nie jest to fenek. Nawet spoko malowanie do Octane'a. Potężny miotacz ognia. Jeden z fajniejszych banerów moim zdaniem. Pan Hotdog, śmieszne są te niektóre topery. No i kolejne kółka, co mi się kiedyś podobały i używałem na swoim aucie. Jakiś wspominkowy odcinek z tego wychodzi dzisiaj. A tymczasem malowanie, co też kiedyś używałem. Nie no, naprawdę, to są same przedmioty, co za starych czasów używałem na swoich autach. Tutaj kolejne kółka, co są bardzo ładne, ale no naprawdę ubolewam, że nie można mieć tych przedmiotów malowanych na jakikolwiek kolor. Jakby, no już abstrahując poza samym wyglądem, no to cena tych przedmiotów jest dużo niższa przez to, że nie są malowane. A wydaje mi się, że kiedyś jak tutaj trafiłem przedmioty, to były malowane i w międzyczasie tutaj próg 100 skrzynek przekroczony. Już tylko 100 skrzynek do końca. Zobaczymy, co tutaj za jubileusz. Co jest? Czemu nagle trafiłem malowany przedmiot? Otworzyłem 100 skrzynek już chyba? Jest to pierwszy malowany przedmiot? Czyli po prostu tak rzadko się tutaj trafia coś malowanego. Chyba to tak zrobili, żeby podtrzymać cenę po prostu tych przedmiotów droższych, które są fajnie malowane. Ale autentycznie byłem przekonany, że nie da się trafić nic malowanego. Czyli jednak można tutaj zarobić, jak się ma gigafarta. Oj, kółka, co zawsze były uważane za jedne z lepszych, a potem jakby zmienili je trochę z wyglądu, no i już przestały być takie super. Ale myślę, że dużo ludzi je dalej używa ogólnie. Zaczęło mnie ciekawić, czy serio na 250 ponad skrzynek trafimy chociaż jednego fenka. Czyli zakładając, że ktoś nie chce wydawać w ogóle kredytów, nie chce kupować kredytów, czy ma szansę? Jakie są szanse na trafienie takiego fenka za darmo? Na razie nie wygląda to optymistycznie tak w sumie. Oj, kolejna karoseria samochodu, więc spoko. W sumie nie wiem, czy jest jakaś tutaj karoseria do trafienia, której nie mam, ale jeżeli jest, no to fajnie by było ją trafić w sumie. Ale tych samochodów w Rockecie to jest już tyle, że nawet nie mam pojęcia ile, czy około setki, czy ile. Bo szuszbika też kiedyś pamiętam dużo ludzi używało, zwłaszcza malowane. Lakier do samochodu, który chyba widzę pierwszy raz w życiu. Chyba nie będzie moim ulubionym. Vortexy malowane na biało, to może być pierwsza rzecz, która jest dużo warta. Na pewno te koła malowane na czarno byłoby dużo warte. Ja sobie na telefonie zobaczę, ile to kosztuje. Dobra, trochę się podjarałem, ale są warte 100 kredytów, więc zawsze coś. Malowane na czarno byłyby warte 200 kredytów. No ale przynajmniej najlepszy kolor trafiony. Zawsze tutaj coś do odnotowania. Na pewno było to ciekawsze niż to coś tutaj. I znowu malowany przedmiot. Jakby mnie cieszy po prostu to, że trafia malowane przedmioty. O, maś, też mi się kiedyś to malowanie podobało, ale w tych kolorach wygląda paskudnie. I zostało już tylko 50 tych skrzynek. Więc lecimy do przodu. Nie wiem, jak mocno macie to pocięte, ale ja tutaj trochę siedzę. Perłowy metalik. Kolejne tutaj malowanie do wyróżnienia. Te koła też chyba kiedyś używałem. Śmieszna ryba w sumie. Tak, ta gra słów była specjalna. Znowu ładny lakier, więc jeżeli tutaj nie trafi nic dobrego, to przynajmniej ktoś może sobie fajny lakier wygrać. Ale myślę, że jak będą te lepsze skrzynki, no to tam coś musi polecieć. No i dobra, 20 skrzynek do końca. Zobaczymy, czy tym razem coś lepszego będzie tutaj na jubileuszowe trafienie. I mamy to samo malowanie po raz nie wiem który. O, Masamune. Kiedyś płatne autko, nawet fajnie wygląda w sumie. Nie wiem, czy kiedykolwiek nim grałem. 10 skrzynek do końca. Teraz coś dobrego, proszę.
Nie, najgorsza rzadkość możliwa, opony Triton. To znaczy się koła, bo znowu będziecie pisać, że to nie są opony. O, te okularki też kiedyś używałem, nawet są spoko, jeżeli ktoś tak sobie lubi losowe itemki na dach wstawiać. Oj, niegdyś moje ulubione malowanie do Octane'a właściwie. Ale przy tych kolorach też fatalnie wygląda. I Proteusik, najśmieszniejsze auto w grze, z takimi łapami z przodu. Dobra, zostały 3 skrzynki. Myślę, że można już tutaj zobaczyć je razem. Ale no jak widzimy, no leci syf, chociaż... No, smutna truskawka. No nie wiem, może ktoś by chciał ją sobie na dach nałożyć. 2 skrzynki do końca. Co tutaj trafimy? Znowu niebieski. Kask z napojami. I ostatni rzadki zrzut. Proszę, coś dobrego, chociaż jak nie tutaj, to w sumie w następnych skrzynkach może być coś dobrego. No a chyba po raz 30 burnout. Nie wiem, jest tyle przedmiotów w rokecie, a ja ciągle czuję, że trafiam to samo. Ale w bardzo rzadkim zrzucie już widzimy, że można trafiać przedmioty egzotyczne. No i dużo częściej powinny lecieć importowane. A co najważniejsze, nie będzie ciągle bardzo rzadkich przedmiotów, czyli tych syfów. Więc tutaj można nieco zarobić. No ale nie jest zarobek w pierwszej skrzynce. Malowany hotshot, więc no do tej pory jakby teoretycznie najlepsza malowana rzecz. By to miało najwięcej punktów wywalcy na skrzynki. No ale nie ma co mówić, nie jest to coś, czego szukamy. I malowany Jagger, czyli takie Porsche. Też w sumie bardzo ładne auto. I teraz Esper. Nie no, zdecydowanie najlepsze są te skrzynki do tej pory. Jakby jest taki przeskok tego, że tutaj przynajmniej coś mogę skomentować, a nie ciągle leci taki syf, że szkoda słów. Sterny malowany na czarno! To jest dużo warte! 1000 kredytów, moi drodzy, mamy to! I w sumie te kółka sam bym chętnie poużywał. Także na razie najdroższy przedmiot dzisiaj. 1000 kredytów to już całkiem fajnie. Można za to kupić co najmniej 2 fęki, z tego co się orientuję. Albo pewnie z 20 takich grogów. No i mamy też tutaj Formułę 1, Animus GP. Nie, fajnie, że z tych skrzynek leci dużo samochodów, to jest mega spoko. I malowanie do Octane'a, które też chyba kiedyś używałem. Dobra, 30 skrzynek do końca, teraz była mała posucha i w sumie nic fajnego nie trafiłem. Ale... Sterny malowane teraz na inny kolor. Ogólnie nawet mi się podoba to z jakiegoś powodu. No ale nie będzie to dużo warte. I Vulcan, kolejny samochód, o którym sobie przypomniałem właśnie w tej chwili. Czerwony przedmiot, jest szansa. Dominus! Ej, czy Dominus nie jest generalnie dawany za darmo każdemu? Jakby, czy to nie jest totalny skam, że dostałem niemalowanego Dominusa? Bo wydaje mi się, że go się odblokowywuje po przejściu samouczkę, czy tam poru początkowych wyzwań. Ej, bez sensu, że da się niemalowanego Dominusa trafić. I stern malowany na niebiesko, nie wiem, tutaj cały pakiet sternów chyba będziemy mieli. Kolejny Proteus, jakby ktoś chciał. I Scarab, ulubieniec z trybun. O, Takumi, też tym samochodem grałem na początku gry w Rocketa. 10 skrzynek do końca. Jakaś bomba tutaj wleci, proszę. No dobra, nie zapowiada się to na bombę. Chociaż nie, sorry, kolejny skarab. Oj, pierwszy egzotyczny przedmiot, co to jest? Kolosy. No dobra, to jakby... No generalnie dało się coś lepszego trafić. Kółka czakram, nawet nie wyglądają jakoś tragicznie. No i dobra, zostało już tylko 5 zrzutów. Myślę, że przez to, że są potężne już te skrzynki, to obejrzymy je sobie wszystkie razem. I trafiamy... Dopalacz rakietowy. O, w sumie ja używam chyba tego boosta tylko w kolorze czarnym normalnie. Tutaj trafiliśmy niebieski, więc jakby pewnie komuś będzie pasowało do auta. I kolejny egzotyczny przedmiot. Nie no, przyspieszamy na koniec. Kółka K2, znowu niemalowane, ale no egzotyczne przedmioty to zawsze coś więcej wartego na skupie chociażby. Tym razem przedmiot był bardzo rzadki. Falco, malowany na czarno. Dobra, zobaczę, czy jest to coś warte. 500 kredytów, więc nie jest źle. Naprawdę w sumie się zdziwiłem. Czerwony przedmiot, niech to będzie coś dobrego. Takumi przerobiony, więc jakby druga wersja tego samochodu. I ostatni rzadki zrzut. Czy tutaj będzie jakaś bomba na zakończenie? No dobra, nie zapowiada się, ale mogą to być jeszcze kozackie koła. No dobra, nie są to kozackie koła. Także zostało nam już tylko 8 zrzutów importowanych. Nie wiem, jest mała szansa tutaj nawet na czarny rynek. Nigdy w życiu nie trafiłem ze zrzutu czarnego rynku, więc to byłby naprawdę hit. Ale spróbujemy, jest 8 tych skrzynek, więc szansa jest nie taka mała. Fajnie by było naprawdę trafić tutaj czarny rynek, ale... No dobra, na razie trafiam 2 razy najgorszy możliwy przedmiot. Ale może zaraz się to wszystko zmieni. Tutaj naprawdę wystarczy jedną dobrą rzecz trafić. No nie. Trzeci raz i trzeci raz czerwone. Roadhog XL. Nie ciebie tutaj szukamy. 5 skrzynek do końca. Jakiś jeden... No nie. No nie. Dlaczego akurat w tych skrzynkach leci największy możliwy syf? Już tylko 4 skrzynki do końca. Błagam o coś dobrego, no. Nie po to tyle otwierałem skrzynek, żeby trafiać na sam koniec same najgorsze jakości możliwe do trafienia. No co to jest za podkręcony drop w drugą stronę? Halo? No nie,
Ej, autentycznie czuję się właśnie skamowany. Malowany X-Devil? No nie mówcie, że otwierałem 250 skrzynek, żeby trafić same czerwone na koniec. Nie, ej, autentycznie... Wnerwiłem się teraz. Jak teraz nie poleci Black Market? Nie! 8 importowanych zrzutów, ani jednego nawet żółtego. Dominus GT na zakończenie. Ej, autentycznie czuję się oszukany na zakończenie. Jakby jakim cudem nawet jednego egzotycznego nie trafiłem. Co to za skam? No i też tym sposobem pozbyłem się wszystkich skrzynek. Jakby tutaj widzę nawet ustawienie, że możemy zobaczyć, ile trafiłem jakiegoś przedmiotu. I na przykład widać, że ostatnio trafiłem aż 9 kółek Masamun i 6 Esperów. Są to tacy królowie odcinka dzisiejszego. Oczywiście fajne koła Vortex, tytanowa biel. Czarne sterny też są ok. W sumie najlepszy przedmiot dzisiaj chyba trafiony. Drugi w kolejności był ten Falco. No a tak to nie udało nam się trafić nawet żadnego Fenka, więc naprawdę nieco bieda. I z tego co widzę, to mam tutaj od cholery tych przedmiotów do trade-upa. Na przykład 4000, a dobra, limitowanych nie da się trade-upować. Ale 102 przedmioty egzotyczne, czyli z tego może być na pewno dużo upgrade'ów do Black Marketu, bo chyba 5 przedmiotów się upgrade'uje na Black Market, to mogę zrobić tylko 3 wymiany na Black Market, ale jakby no zawsze coś. Dobrze wiedzieć. W każdym razie, jeżeli chcecie odcinek z trade-upów, już pewnie darowalibyśmy sobie te na przykład bardzo rzadkie, to dajcie znać, ja to mogę oczywiście nagrać. A teraz jeszcze widzę, że jest podział tutaj na schematy, przedmioty turniejowe i główne przedmioty. Nie zauważyłem jakoś wcześniej tego podziału, więc tak naprawdę można zrobić więcej tutaj tych trade-upów. Chociaż przedmioty turniejowe nie wiem, czy kogoś satysfakcjonują, raczej byśmy robili tylko z głównych przedmiotów. Ewentualnie ze schematów, bo tutaj też może trafić coś wartościowego. No ale tych schematów to widzę, że mam na sam Black Market 57 możliwych, więc tego też jest bardzo dużo. No ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dla was ta kamerka była mniej dziwna niż dla mnie, ale czasami może będą się pojawiały takie odcinki, zwłaszcza jakieś openingi albo na przykład test nowego sezonu, czy tam po prostu ocena karnetu. A teraz tylko przypomnę, że jeżeli chcecie wygrać jakiś przedmiot, co trafiłem, to napiszcie zwyczajnie jego nazwę, hashtag konkurs, no i pewnie w najbliższą sobotę na streamie wybiorę zwycięzcę. Już nie będę przedłużał, dzięki wam za oglądanie. Miłego dnia i elo elo!